Słuchaj, ja na chwilę obecną to jeszcze mój mózg nie pojmuje tego, co tutaj słyszałem ze strony Jacka. Bo Jacek, powiem ci tak, odnośnie tych sterydów, które zarzucasz Arkowi, to sama strzykawka nie zarzucam, nie dla jasności. Ale nie, nie zarzucam, to, nie zarzucam. Powiedziałem, gdyby on brał, to jest jego sprawa, ale on sprzedał całe swoje środowisko. Tu o to chodzi. Tak, tylko ale, tyle. Tak. Po prostu, żeby na niego uważać. Kto jest wokół niego, tak, jest dotknięty kłamstwem, bądź pomówieniem. O tak, to mi chodzi. Tak, ale powiedziałeś, że sterydy, jeszcze raz sterydy. Sport zawodowy rządzi się swoimi prawami. Jeśli chodzi o sporty sylwetkowe, to Piotrek tutaj może się też wypowiedzieć. I dieta to jest podstawa. Jeśli on sprzedawał dietę, to Piotrek też ci to powie. Dieta w sportach sylwetkowych to jest podstawa, nie strzykawka. To po pierwsze. A po drugie, to już tak ode mnie, przestańcie czepiać się rodzin. Bo rodzina to jest rzecz święta. Przestańcie, brawo, brawo. Bo słyszałem ostatnio oglądałem na YouTubie twój wywiad z Marcinem Najmanem. No strasznie słabe było te ślepaki, bo teraz co czuje ta jego córka? To po pierwsze, a po drugie tutaj no też Arka matki się czepiać. Moja żona to jest moja rodzina? No pewnie, że tak. No właśnie, została na jego mediach nazwana pedofilką i zbrodniarką. Chłopie, bronię. Która sprzedawała dzieci broniej, podobno nie na organy. Matki. Która sprzedawała, tak, to jest na jego mediach. Przez Konrada Niewolskiego upublicznione, no więc... Wiesz, nie... Wieku, ale pierwszy, ty pierdolisz, mitomanie. Niech każdy zobaczy, kto pierwszy rzucił kamieniem. Więc no tak, ale to jak on powie, że to jest, nie wiem, że twoja żona jest taka i taka, to ty musisz odbić piłeczkę i powiedzieć coś jego matce? No podnieś łapy do góry, idź do niego, jego zobaczysz matce, i tyle. Ja skończę wątek. Ja powiedziałem, że z racji przyjaźni z bratem Lucyfera, z Konradem Niewolskim, może powinien zorganizować w Tomaszkowicach seanse spirytualistyczne. Ja nie wiem, ale powiem ci, że gdyby to tyczyło mojej mamy... Ale co to... tu jest o mamie? Bo on nadinterpretuje. To uderz w stół, nożyce się odezwą. To jest jego projekcja. On usłyszał to, co chciał usłyszeć, a nie to, co ja powiedziałem. Tyle. To jest jego projekcja. To są jego demony. Nic mi do tego. Ja żartobliwie powiedziałem, żeby z bratem Lucyfera spirytualistyczne, wiesz, to wywoływanie duchów, skoro jest brat Lucyfera, ma dostęp do zaświatów, no to skoro są w takiej komitywie, to niech kręcą film o seansach spirytualistycznych. Spirytualizm. A to, jak on to odebrał, to jest jego sprawa. Uderz w stół. Tyle. Nożyce same się odezwą. Się odezwały. Nic mi do jego spraw. Tyle. Nie wiem, nie kumam tego, co mówisz. Ja tylko uważam tak, gdyby to poszło o moją matkę, to Nikola z chłopakami nie byłby w stanie mnie zatrzymać. No. A teraz proszę powtórzyć.